Mamy przed sobą dydaktyczny model maszyny elektrycznej bez magnesów trwałych, mogącej pracować zarówno jako silnik, jak i prądnica. Rzuca się w oczy koło korbowe. Oczywiście w maszynie elektrycznej musi być pole magnetyczne, ale tu jest ono wytwarzane przez prąd elektryczny. Na stojanie są dwa uzwojenia miedziane połączone ze sobą odpowiednio. Oczywiście ich wynik jest uzwojony, gdyż ma 5 uzwojeń. Do tej pary zacisków oznaczonych przez M są fabrycznie dołączone elektromagnesy, a do tej pary zacisków oznaczonych przez S są dołączone szczotki. Jeżeli maszyna ma pracować jako silnik, to do uzwojeń tak stojana, jak i wirnika trzeba doprowadzić prąd stały. Wystarczy jeden zasilacz, bowiem uzwojenia stojana i wirnika można ze sobą połączyć. Jest możliwość połączenia szeregowo lub równolegle. Połączmy szeregowo. Przy połączeniu szeregowym trzeba około dwukrotnie większego napięcia niż przy połączeniu równoległym. Będzie napięcie 24 V. Czyli od 2 do 4 razy większe od nominalnego, gdyż model jest dosyć stary i nieco zakurzony, dlatego przy 12 V obracałby się powoli i z trudem. Teraz maszyna będzie pracować jako prądnica. Pozostawmy napięcie tylko na uzwojeniach elektromagnesów. I zmniejszmy napięcie do 12 V. A do szczotek dołączmy galwanometr. Jak widać, powstaje prąd jednokierunkowy, czyli stały.